Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj vlog z sesji, jaką mieliśmy w niedzielę z Patrykiem. Bardzo fajna sprawa, dlatego że mieliśmy do dyspozycji dwa drony 5-calowe, DJI FPV i także Nazgula HD Versys O3, czyli Air Unit O3 od DJI. Super sprawa. Mieliśmy okazję przetestować sobie zasięg, mieliśmy okazję przetestować sobie, jakie są odczucia bezpośrednio, jeden dron po drugim, bo lataliśmy nimi na zmianę. Fajna sprawa. Ja tutaj mocowałem GoPro to samo, które jest tutaj, czyli ujęcia są bardzo zbliżone, natomiast latało się na pewno inaczej. Jeżeli chodzi o DJI FPV, tutaj trzeba zrobić do niego FCC hack zdecydowanie na goglach, bo wizja nam uciekała mniej więcej po 500 metrach, już były takie lagowania. I to był dla mnie największa przeszkoda. Druga przeszkoda była taka, że miałem wrażenie, że to GoPro mi odpadnie z tego, pomimo że mam bardzo dobrej jakości TPU, to mimo wszystko miałem wrażenie, że zgubimy tą kamerę, ale szczęśliwie dowieźliśmy. Wszystko jest dobrze tutaj przykręcone, druk jest wysokiej jakości, bo mam spokój, jeżeli chodzi o ten filament, jest naprawdę dobry, więc powinno być OK, i dowieźliśmy GoPro do końca. Jeżeli chodzi o samo latanie, odwagę i manewrowość i zwinność, no to zdecydowanie Nazgul, to nawet nie ma dwóch zdań. DJI FPV daje nam poczucie komfortu pod tym kątem, że ma RTH, czyli można też przerwać lot. Ja tutaj przerywałem w pewnym momencie, jak mi zaparowały okulary. Mówię, kurczę, latam akurat tym dronem, więc mogę sobie zrobić chwilę pauzy i to jest super. Na przykład jak cię gryzie coś, jakiś owad w twarz, jest to świetna sprawa. Więc było trochę takich rzeczy, które faktycznie wychodzą dopiero podczas sesji i dopiero wtedy widać, który dron jest lepszy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na tego vloga, bo fajne rzeczy tam się działy. Jest on nagrany też w formie takiej prostej, taki simplistic concept, czyli taka koncepcja, sztuka prostoty. Myślę, że to będzie też ciekawe, dlatego że nagrałem dużo POV z kamery GoPro, którą miałem tutaj na uprzęży piersiowej. Zapraszam Was bardzo serdecznie, a w międzyczasie też zrobię przerwę i podzielę się tymi doświadczeniami. Chodź, jesteśmy pierwsi dzisiaj. No w zasadzie tak. Zapiąłem już naszemu garbuskowi GoPro. No. Wiesz? Także wziąłem tylko dwa drony dzisiaj. No bardzo dobrze. Wziąłem tylko stary garbusa i wziąłem Nazgula. No dobry pies. Zobaczymy jak tu jest, gdzie tutaj dmucha. Tu jest super, to miejsce. To jest. Garbus jest, trzeba sprawdzić mu jeszcze. Wiesz co, ustawienia GoPro są w porządku. Nie powinien prześwietlać w tych. I powinno to w miarę być ok, jeżeli chodzi o umieszczenie tej kamerki. Może byśmy dali to jeszcze tak jak teraz, chyba jest ok. No jesteś już w trybie normalnym? Tak, tak. To możesz sobie już gogle zdjąć nawet, Patryk. Będziesz jak Maficiem lądował. Jest łatwiej. Tak. Dobra, tylko. Poszło, elegancko. Nie wiem jak ty, ale ja czuję pewien i komfort, i dyskomfort latając z tym DJI-em
FPV. Komfort czuję dlatego, że wiem, że zasięg mnie nie zawiedzie, że nam dron nie spadnie do lasu. Ale dyskomfort czuję w momencie, kiedy tak myślę, że jak lecimy 130 na godzinę, to GoPro to jest moment, kiedy nam się może wyrwać to gniazdo. To jest jedna rzecz. I druga jest taka, że jakbyśmy w coś przypieprzyli, no to trzeba go remontować. Ale wiesz, już teraz widziałem na Elixie nowy ten dron, 1300 zł z akumulatorem. I chyba go kupię, Patryk, do takich przelotów. Bo mamy dużo terenów, gdzie można tak polatać, wiesz? A 1300 sprzedam proteka albo sprzedam drona, który po prostu siedzi i nie lata. Za 1500 sprzedam proteka HD, wiesz, na Air Unity. Tak. Tak, kupię go chyba w tym tygodniu, wiesz? Tak zrobię, zobaczmy jak tutaj wygląda. Time warp, nie, wideo, tak. Dobra, to ja polecę i za chwilę na Zgulę polatamy, dobra? Leon, a ty jesteś grzeczny? Dobry pies. Słuchajcie, jeżeli chodzi o baterię, to wcale ten dron długo nie lata. Oczywiście producent przy spokojnym cruisingu deklaruje nam długi czas lotu, nawet do 20 minut, ale prawda jest taka, że przy agresywnym locie to nawet 4-5 minut i jest po akumulatorze, więc jest wyładowany, więc to faktycznie nie jest tak, że on lata 20 minut. Jest głośny, ale jest też mocny. Jest trochę ociężały, ale mocny. Da się z niego trochę wycisnąć, jeżeli podejmujemy przynajmniej umiarkowane ryzyko, bo ja podejmuję ryzyko na co dzień. Już tego typu drona można kupić za 1300, bez baterii za tysiaka, więc nie ma totalnej tragedii, jakby cokolwiek się stało. Poza tym te naprawy też są już coraz tańsze. Ramię kupowaliśmy za stówkę. Więc starałem się latać nim dość odważnie, aczkolwiek nie przeginać. To, co mi najbardziej dokuczało, to może nie dźwięk i to, że z tyłu głowy miałem potencjalną kolizję, ale to, że były lagi jednak. Trzeba zrobić FCCK hack, dlatego, że są lagi, takie po pół sekundy nawet, takie, tak jakby zhamował nagle obraz, a później przyspiesza, nierówno podaje obraz, jak się poleci trochę dalej, więc ten FCC hack nie jest po to, żeby latać nie wiadomo jak daleko, na 10 km, tylko po to, żeby móc polegać, bo zasięg jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o Nazgula natomiast, to czego mi tutaj najbardziej brakuje, to jak spada nam napięcie do 14 V, czyli już jesteśmy na granicy, trzeba lądować, nie wyświetla się na czerwono. I wiele razy miałem taką sytuację, że gdybym nie spojrzał, to kurczę, akumulator można faktycznie zniszczyć momentalnie, wyczerpać go nadmiernie. Ale tak poza tym dobrze się lata jeszcze przy zastosowanych filtrach. Ja mam Freewella, ale już też pojawiły się na rynku ciekawsze filtry, które można zamontować też w pionie do tych mniejszych konstrukcji. Super sprawa. Tych, które mają takie wąskie ramy, wtedy możemy w pionie zamontować. Ale to, co wam chciałem powiedzieć jeszcze, że nie widać tych śmigieł w planie, jeżeli się nie przeszkadzają tak bardzo, jeżeli filtry i ustawimy na 0,01 sekundy czas naświetlania. Co do GoPro, nagrywałem w 50 klatkach 4K wide, później stabilizacja w Real Steady, flat też był kolor i postprodukcja w DaVinci Resolve. Wiesz co, muszę się przyzwyczaić do takich lotów long range, bo czuję się jak Mr. Steel w Nepalu, jak on latał tam na 5000 metrów. Nie jest to tak daleko, wiesz? Fajnie, trochę wiatr wieje, troszeczkę mi zaparowały okulary, ale jest gitara, jeżeli chodzi o takie loty, Patryk. To jest absolutna petarda. Wiesz? Absolutna stary petarda.
Trzeba się przyzwyczaić też do lotów long range, bo jest inaczej. HD, mam zasięg słabszy, wiesz, w goglach. Muszę go troszkę podnieść. Dobra, mam jeszcze 69% baterii. Muszę zrobić dwie rzeczy, wiesz? Przeniosę go w tryb normalny i chwilę odparuję okulary. Dobra. Muszę sobie odparować okulary, Patryk, bo mi bardzo zaparowały, albo mi się zatłuściły. To jest zajebisty. Jak on jest? Patrzysz na niego? Schodzi nam nisko, nie? To trzeba uważać na niego, bo on może zejść nam nisko. Dobra, teraz powinno być git. Zasięg HD nie jest idealny. Wiesz? W takim sensie... Jesteś? No, teraz to jest brzytwa. Lecę dalej. Zasięg HD jest nieidealny, dlatego że nie mamy haka zrobionego. Pomieszałem karty pamięci, to był błąd. Dobra, teraz się opieram o słup. Czuję się dużo pewniej. I teraz mogę pociąć też odważniej, wiesz? I dobrze widzę. Jestem zaledwie 300 metrów od nas. Ale wieje. No i HD, słuchaj, na 400 metrach już słabnie mi, ale teraz się podniosłem, nie lecę tak daleko, Patryk. Czuję takie przerywanie, wiesz, w goglach. Wniosek jest taki, że trzeba koniecznie zrobić tego haka, bo bez tego się słabo lata, bardzo. Teraz jestem nad jaskinią głęboką. Tak, tu jest ten masyw nad jaskinią głęboką. A możemy z tej strony pójść. Tak, wnioski po tej próbie dzisiejszej są takie, że trzeba zrobić haka koniecznie. Trzeba o tym pamiętać. Bo ja pamiętałem o 15 rzeczach, ale o tej jednej nie. Nie zrobisz. Wczoraj, nie wiem jakim cudem to zrobiliśmy, ale było jakoś nam łatwiej. Dobra, weźmiemy na zgula, stary. Na dzisiaj wystarczy. Wiesz, przelecę, zrobię tu jeszcze kółko. Idą już ludzie. Wiesz? Dobra. Ja już, Patryk, będę lądował. Zarąbiście przechodzi w ten tryb normalny. Dzięki. Trochę hałasuje, ale wiesz co, gubił, wiesz? 400 metrów i gubił ten. Obraz w goglach. Już zaczęło mi pikselować i śnieżyć. Natomiast emocje są super, jak się lata long range. Świetnie. Naprawdę świetnie się latało, muszę ci powiedzieć. Nazgul dużo lepiej. Garbus jednak to nie jest to samo. Garbus ma to do siebie, że on nie lata tak dobrze jak Nazgul. Też latamy dużo dalej od przeszkód, zauważyłeś? Tutaj się sobie można pozwolić na proximity. A tutaj proximity znaczy... Właśnie. Ja spróbuję teraz wylądować na tym. Trochę wieje dzisiaj, wiesz, czuję się to mocno.
to jest inne latanie, Patryk. Na Nazgulem. Dużo lepiej jest. Wiesz co, Patry? Nie wyświetla się napięcie na czerwono i to jest ten ból. Trochę się tego obawiam. Muszę napisać do DJI w tej sprawie albo się zainteresować. Może są jakieś ustawienia faktycznie, tak jak mówisz. Dobra, kończę powoli. Jeszcze zrobię jeden dive. No jest konkretnie, Patry. Latasz moim? Twoim czy moim? Dobra, to już wracam. Mam 14.0 dokładnie. Bardzo fajnie się latało. Świetnie. Ekstra było, wiesz? Naprawdę fajny lot. Proszę? Ale jest dobrze teraz już, czy nie? Tak? No to spoko, dobra. Dzisiaj przejdziemy troszeczkę, dobry piesek, no. Ale zadowolony jesteś ogólnie z tych lotów? Świetnie jest, nie? Wiesz, mamy tutaj super miejscówkę. Zresztą wiele jest takich miejsc. Dzisiaj ten long range, powiem Ci, że był fajny, ale trzeba się do niego przygotować. To nie jest tak hop siup, jak się może wydawać, że po prostu podchodzimy od strzału i że jest gitara. Tylko trzeba się lepiej przygotować do tego, Patryk, wiesz? Tak jak do moich anten, które wziąłem. W ogóle nie pomyślałem o tym, że Immortal T jest w takim stanie. Dobra, to już się może nagrywać w sumie. Nie? To co chciałbym zrobić teraz, to polecieć do Ostańca i zobaczyć te jeepy, o których mówiłeś. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten koncept, ta forma vlogu Wam się podobała. Dajcie znać w komentarzu, jak to wyglądało. Jeden dron, drugi jest fajny. Ja bym powiedział, że Nazgul jest bardziej takim uniwersalny. Jak się nauczymy już na takim latać, to na pewno będziemy dostrzegali te słabsze strony DJI FPV, ale dla osób, które początkują,
Czemu nie? Nie ma tragedii, tym bardziej, że te koszty są już dużo mniejsze. Na początku, jak on wchodził, kosztował 6,5. Teraz za czwórkę można ten sam zestaw combo kupić. Dokupić sobie jeden czy dwa akumulatory i można hulać, bo aparatura jest w komplecie, nie tak jak przy Awacie. Fajnie, dzięki Wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, jak to wyglądało. My mieliśmy jeszcze przygody, bo oczywiście ten akumulator się rozładował w GoPro, ale jeszcze spotkaliśmy Jeepy na dole. Ja chwilę za nimi poleciałem, ale myślę, że to zrobię też w innym odcinku, pokażę Wam. Tutaj na outro pokażę Wam może jakiś krótki montaż. Uczestniczyłem przez przypadek i w takiej karawanie. Załapałem się na karawanę Jeepów i nagrałem ich, jak zjeżdżali w boczną uliczkę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Pa!